Dobrze, pojawiają się. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich Państwa. Czekamy jeszcze chwilkę, żeby wszyscy mogli do nas dołączyć na Zoomie. I za chwilkę będziemy również zaczynali. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na spotkaniu o budowaniu poczucia odpowiedzialności u uczniów i uczennic poprzez edukację obywatelską. Tak, cieszymy się, że piszecie. Możecie również na czacie napisać, skąd jesteście, jaka szkoła, miasto. Jest nas już prawie 300 osób. I też jesteśmy na żywo na Facebooku. Super, to bardzo dziękujemy za te informacje, Olu. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy zarówno na Zoomie, jak i na Facebooku. Bardzo cieszymy się, że tak wiele osób z nami dzisiaj jest. Ja nazywam się Elżbieta Krawczyk i dzisiaj razem z Michałem Fregarzem poprowadzimy webinarium, jeszcze raz dla przypomnienia, webinarium o budowaniu poczucia odpowiedzialności u uczniów i uczennic poprzez edukację obywatelską. To jest nasze pierwsze spotkanie z serii 5 webinarów w ramach całej serii Zaangażowani uczniowie. To jest cykl, który jest poświęcony temu, w jaki sposób edukacja obywatelska może być mocniej zakorzeniona w naszym codziennym szkolnym życiu. Zależy nam na tym, żeby odpowiadać na pytanie, jak działania z zakresu edukacji obywatelskiej mogą wzmacniać motywację uczniów i uczennic, a także zaangażowanie. Te webinaria, cała seria jest organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki i z American Spaces Poland ze środków grantowych. Bardzo się cieszymy z tej współpracy i w tej części powitalnej serdecznie zapraszam do zabrania głosu panią Elisabeth Blumenthal, zastępczynię attaché kultury Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobry wieczór i witamy. Nazywam się Elisabeth Blumenthal i jak pani Ela powiedziała, jestem zastępcą attaché kulturalnego w Ambasadzie Amerykańskiej. Bardzo się cieszymy, że dołączyliście tak licznie do tego spotkania. I również bardzo się cieszę, że współpracujemy nad tym programem z naszym wspaniałym, wieloletnim partnerem Centrum Edukacji Obywatelskiej. My w ambasadzie ciągle szukamy sposobów, jakie możemy wspierać nauczyciele i nauczycielki, ponieważ wiemy, że wy robicie najważniejszą pracę w Polsce. Nauczyciele i nauczycielki mają ogromną rolę w życiu swoich uczniów. Wy jesteście tymi, którzy mogą rozbudzić w nich poczucie odpowiedzialności, którzy mogą ich motywować do angażowania się i do ulepszania swoich szkół, społeczności i kraju, i świata faktycznie. Ja myślę, że w tym momencie to jest ważniejsze niż kiedykolwiek, wszędzie. Więc dziękujemy za dołączenie do nas dziś i mam nadzieję, że zobaczymy się i na kolejnych sesjach. Również chciałabym podziękować oczywiście Centrum Edukacji Obywatelskiej za swoje zaangażowanie, wiedzę i partnerstwo. I last but not least, wielkie dzięki American Corners i mojej koleżance Monice Rokickie. Życzę Państwu udanego spotkania. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy serdecznie za to zaufanie. Jeszcze raz bardzo się z tego cieszymy. A teraz zapraszam także naszego drugiego partnera, panią Agatę Walczak, przedstawicielkę American Corner z Gdańska. Dzień dobry Państwu. Tak jak zostało już wspomniane, ja reprezentuję American Corner Gdańsk i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i że nasz corner może współprowadzić, współorganizować ten cykl, że możemy być przy tym pierwszym, przy samym początku tego cyklu webinarów dla nauczycieli, że możemy go otwierać. Dla tych z Państwa, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z American Corners, jesteśmy częścią międzynarodowej sieci American Spaces,
które pełnią funkcję ośrodków informacyjnych na temat Stanów Zjednoczonych, ale też organizujemy różne wydarzenia kulturalne, angażujące społeczeństwo. My jako American Corner Gdańsk jesteśmy także częścią biblioteki, mamy własny księgozbiór biblioteczny. I też jednym z takich obszarów, w których działamy, jest właśnie edukacja, stąd też nasze współuczestnictwo w tym cyklu. Również jeszcze przy okazji chciałabym zaprosić tych z Państwa, którzy będą mieli okazję być w Gdańsku, do odwiedzenia naszej placówki. W tym momencie jesteśmy w trakcie remontu, ale na kwiecień planujemy wielkie otwarcie, może akurat tak się złoży, że będą Państwo mogli na nim być, a jeżeli nie, to w późniejszych terminach również, mam nadzieję, zaprosić na inne wydarzenia. Bardzo dziękujemy, dziękujemy serdecznie. Przy okazji wspomnę, że w każdym z tych webinarów będzie uczestniczył inny z Cornerów, z American Corners, więc bardzo się cieszymy z tego, że będziemy mieli okazję nawiązać współpracę z też różnymi miastami w Polsce, w których znajdują się te ośrodki. Bardzo serdecznie dziękujemy za te słowa powitalne dla naszych uczestników, uczestniczek, ale dzisiaj w tym spotkaniu wezmą udział także jeszcze inne prelegentki, które przedstawi nam Michał. Tak, to my z Elą już się przedstawiliśmy, pracujemy w Centrum Edukacji Obywatelskiej, zajmujemy się różnego rodzaju programami edukacyjnymi, które CEO kieruje do szkół w całej Polsce, ale z nami dzisiaj są również praktyczki działania społecznego. Agnieszka Jankowiak-Maik, nauczycielka, aktywistka edukacyjna, znana w sieci jako babka od histy i też realizatorka wielu działań społecznych z uczniami w szkole. Witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry. I mamy również reprezentantkę strony uczniowskiej, bo to w sumie te działania kierujemy przede wszystkim właśnie dla młodych ludzi. Agata Guza, ubiegłoroczna maturzystka, finalistka Olimpiady Filozoficznej i również osoba zaangażowana w różne działania społeczne, o których będzie nam opowiadać podczas dzisiejszego spotkania. Witamy. Dzień dobry wszystkim. To jest nasz dzisiejszy skład, a jeszcze krótko powiem, co wydarzy się w ramach całego cyklu, bo tak jak Ela mówiła, jest to 5 spotkań, 5 webinariów, na których będziemy o różnych aspektach edukacji obywatelskiej i właśnie tym temacie zaangażowania mówić. Dziś takie, można powiedzieć, wprowadzenie i parasolowe webinarium, w którym pokażemy właśnie te różne aspekty, pokażemy również to, jak my rozumiemy właśnie taką praktyczną edukację obywatelską. Natomiast już na kolejnych spotkaniach będziemy bardziej wchodzić w szczegóły. Na drugim spotkaniu porozmawiamy o tym, jak włączać uczniów w tworzenie szkoły, czyli na takim poziomie wspólnoty klasowej, szkolnej, jak sprawiać, żeby to rzeczywiście była wspólnota, a nie tylko grupa osób, która chodzi do szkoły wspólnie. To jest 10 lutego. 3 marca trochę wyjdziemy poza szkołę już po raz pierwszy i zajmiemy się najbliższą okolicą, czyli takimi działaniami społecznymi, które już właśnie wychodzą i angażują inne instytucje, są skierowane do osób spoza szkoły. No to jest temat, którym CEO się od wielu, wielu lat zajmuje. No i tutaj pokażemy właśnie, jak można to robić. Czwarte i piąte webinaria to jest już wyjście w wielki świat, czy też sprawy, które dotyczą całego świata. Na czwartym spotkaniu porozmawiamy o bardzo ważnym też temacie i też angażującym młodzież, czyli zmiany klimatyczne, jak można działać na rzecz zapobiegania zmianom klimatycznym i na rzecz ochrony środowiska, a piąte spotkanie dotyczy wyzwań migracyjnych, o tym, jak rozmawiać na te tematy. To jest oczywiście jeden z tematów takich, które no, są powszechnie postrzegane jako takie trudne, kontrowersyjne, natomiast my w CEO jak najbardziej zachęcamy do tego, żeby takie tematy poruszać i myślę, że na tym przykładzie będzie można zobaczyć, jak robić to w szkole w sposób bezpieczny, w sposób, który nie powoduje też konfliktów,
a jednocześnie pozwala uczniom wypowiedzieć swoje zdanie, co jest bardzo ważne, o czym zresztą też dzisiaj będziemy troszkę mówić, jak właśnie, dlaczego powinniśmy tworzyć tę przestrzeń do rozmowy o tych bieżących tematach tak w szkole, nie tylko tego, co ściśle przewiduje podstawa programowa. 444 osoby, wow, są z nami. Jeszcze techniczna informacja o zaświadczeniach. My mamy taką praktykę, że osoby, które są z nami na Zoomie, będą mogły, są zarejestrowane na Zoomie, będą mogły otrzymać zaświadczenie po każdym ze spotkań. Link do zaświadczenia generowanego online pokażemy na czacie, wyślemy do Państwa na czacie pod koniec dzisiejszego spotkania i pod koniec każdego z kolejnych spotkań. Natomiast te osoby, które wezmą udział w całym cyklu 5 spotkań, otrzymają specjalny certyfikat wystawiony przez nas, przez ambasadę, poświadczający ukończenie całego cyklu. Tak, będziemy się spotykać w czwartki, zawsze o godzinie 18. Spotkania będą trwały 1,5 godziny. I pytanie, dlaczego warto wziąć udział w całej serii i czego możemy się też spodziewać po tych spotkaniach? I też w ogóle skąd wziął się pomysł na uruchomienie takiej serii? My współpracujemy na co dzień z tysiącami nauczycieli i nauczycielek z całej Polski. Także w części programów bezpośrednio z młodzieżą i dostrzegamy, że uczniowie i uczennice są przytłoczeni wiedzą, przytłoczeni wymaganiami, często są zdemotywowani i rozczarowani tym, z czym spotykają się w szkole. I w ramach tych spotkań chcemy trochę porozbierać ten temat, przyjrzeć się, z czego wynika ten brak motywacji i w jaki sposób stwarzać takie warunki w szkole, żeby byli w większym stopniu zainteresowani szkołą, tak żeby ten trend na tyle, na ile jesteśmy w stanie w takim naszym codziennym funkcjonowaniu odwracać. Będziemy więc podpowiadać to, co każdy nauczyciel i nauczycielka może zrobić właśnie, żeby rozbudzić takie poczucie odpowiedzialności, też poczucie zaangażowania. Będziemy starali się dzielić bardzo praktycznymi wskazówkami, w jaki sposób właśnie narzędzia edukacji obywatelskiej mogą sprawiać i uzupełniać to, czym się zajmujemy, tak żeby młodzi ludzie angażowali się w te zajęcia i żeby rozwijali swoje kompetencje, swoje umiejętności, też swoją wrażliwość na kwestie społeczne. I będziemy się zastanawiać też, jak poruszać takie współczesne tematy, też ważne dla młodzieży, właśnie w szkole, zarówno na zajęciach lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych, więc tych przestrzeni będziemy szukać. Co wspólnego ma to zaangażowanie z edukacją obywatelską? Jak ją rozumiemy? Zaangażowanie to jest jedna z 4 wartości CEO obok szacunku, uczenia się i współpracy. Stąd również takie nasze głębokie zainteresowanie akurat tym obszarem. Wychodzimy z takiego założenia, że edukacja obywatelska to jest znacznie więcej niż przekazywanie takiej wiedzy właśnie z zakresu tego, jak działają instytucje państwa demokratycznego, absolutnie też uznając to za kluczowe i podstawowe, ale rozumiemy ją znacznie szerzej, jako właśnie takie stwarzanie przestrzeni do tego, żeby uczniowie, uczennice podejmowali różnego rodzaju aktywności już w szkole, żeby mogli doświadczyć tego, czym jest współpraca, czym może być dobra współpraca i w jaki sposób mogą się angażować zarówno na rzecz swojej najbliższej, lokalnej społeczności, wspólnoty, ale także mieć oko na to, co się dzieje szerzej w świecie i być w stanie także spojrzeć właśnie na nas jako na taką wspólnotę globalną, która też może działać na rzecz świata. I mamy takie poczucie, wierzymy, to też sprawdzamy i testujemy non-stop, że edukacja obywatelska tak rozumiana może być realizowana w każdej szkole i na taką edukację obywatelską jest przestrzeń właśnie w różnych miejscach szkoły. Będziemy te miejsca wspólnie pokazywać z osobami, które będziemy zapraszać także do tej serii. To dzisiejsze spotkanie jest takie wprowadzające i też pokazujące bardzo przekrojowo to, czym będziemy się zajmować na poszczególnych
spotkaniach, a po każdym z nich także będziemy Państwu przesyłać materiały, zarówno te, które będziemy pokazywać, prezentować, o których będziemy opowiadać podczas spotkania, ale także jakieś materiały dodatkowe, uzupełniające, być może także inspiracje, którymi Państwo będą się z nami dzielić na czacie, do czego serdecznie zachęcamy. No tak, ale dlaczego właśnie warto podjąć ten wysiłek i wprowadzać elementy edukacji obywatelskiej na lekcjach i praktykę szkolną? W maju zeszłego roku przeprowadziliśmy takie badanie Szkoła ponownie czy szkoła od nowa. Ono było robione w tym momencie, kiedy kończył się ten okres edukacji zdalnej, jak Państwo pewnie pamiętają, i miało na celu sprawdzenie właśnie, z czym uczniowie, uczennice i nauczyciele, nauczycielki wracają do szkoły po tym okresie. Myślę, że ciekawe badanie, oczywiście on teraz już ma, po paru miesiącach kontekst się znacznie zmienił, ale myślę, że wciąż sporo tych wniosków może być ciekawa dla wszystkich osób, które pracują w szkołach. Natomiast to, co dla mnie było bardzo takie uderzające, to zobaczenie tego, że duża grupa uczniów wskazuje na to, że właśnie ten moment edukacji zdalnej był takim trochę przełomem, trochę takim punktem, który jasno pokazał, że tak naprawdę ta szkoła w tym takim najbardziej tradycyjnym aspekcie, czyli przekazywaniu wiedzy, jest totalnie niedostosowana do rzeczywistości. No coś, co oczywiście no, już wiele osób wcześniej o tym mówiło, czuło i tak dalej, ale myślę, że ten moment, to doświadczenie edukacji zdalnej, kiedy bardzo wielu uczniów i uczennic zobaczyło, że wiedza, prawda, przekazywana w szkole, no jest wszędzie dostępna, tak? Znaczy, że jeśli mam odpowiednie kompetencje, jestem sobie w stanie ją zdobyć, tak? Czyli szkoła nie jest niezbędna do tego, żeby zdobywać wiedzę. Jest za to oczywiście wiele innych aspektów, których brakowało podczas tej edukacji zdalnej, no ale to był głównie ten aspekt na przykład relacyjny, na przykład to, że partnerskie spotkanie, partnerska rozmowa z kimś, z człowiekiem dorosłym, z nauczycielem, nauczycielką, który nie właśnie jest nastawiony tylko na to, że ja przekażę tobie wiedzę, ale jest właśnie nastawiony na rozmowę, na współpracę, na działanie, to jest ta wartość, prawda? Tego brakowało. No i my uważamy, że to te narzędzia, które my proponujemy w naszych programach, pozwalają to osiągnąć, tak? Właśnie o tym też jest edukacja obywatelska, o tym właśnie, jak budować partnerskie relacje, jak wspólnie podejmować decyzje, jak trochę schodzić z tej hierarchii, która oczywiście wiadomo, że szkoła tradycyjnie jest hierarchiczna, natomiast myślę, że znacznie można tę hierarchię spłaszczyć, tak? Pracując właśnie metodami edukacji obywatelskiej, a jednocześnie podejmować tematy ważne dla młodzieży, bo to też wychodziło, że oczywiście nie wszystko, co w szkole, jest tak samo ważne, tak? I działania edukacji obywatelskiej pozwalają nam po pierwsze poznać te potrzeby, zainteresowania młodych ludzi, a po drugie zająć się tymi tematami, które rzeczywiście są w ich głowach i sercach. Tu jeszcze tak z takiego poziomu teoretycznego, zanim przejdziemy do przykładów, chciałem powiedzieć o takich czterech elementach, które właśnie wpływają na zaangażowanie, tak? I to oczywiście mówimy o zaangażowaniu na poziomie też zaangażowania w lekcje, w naukę, we wszelkiego rodzaju procesy edukacyjne. Czyli jeśli planujemy proces edukacyjny, powinniśmy pomyśleć o tych elementach, czy nasze działanie je zapewni, tak? I pierwsza rzecz to jest cel, czyli to, że osoby biorą udział w tym działaniu, są odbiorcami, wiedzą, rozumieją, dlaczego coś robimy, i też jest to dla nich osobiście ważne, tak? Uznają ten cel też za swój, nie za narzucony z góry, nie dlatego, że ktoś tak wymyślił, to nie jest wystarczający cel, tak? Że to po prostu ministerstwo wymyśliło, że musimy się uczyć budowy komórki, więc się uczymy. No nie, to jakby nie jest mój cel wtedy, tak? To musi być coś, co rzeczywiście osoba zinternalizuje, uzna za swój. No więc oczywiście najlepiej by było, gdyby ten cel był wspólnie ustalony, tak? Przegadany w grupie. Wtedy rzeczywiście daje nam to tę szansę. Wpływ, poczucie wpływu, tak? To jest takie słowo klucz, szczególnie właśnie w tym aspekcie szkoły i tego najbliższego otoczenia, czyli czy młodzi ludzie czują, że mają wpływ na to, jak zorganizowana jest szkoła i inne ich dotyczące sprawy. No i tak samo każde działanie edukacyjne, tak? Czy w ramach tego działania mam wpływ na to, jak ono wygląda, tak?
Nie oznacza to, że oczywiście muszę decydować o wszystkim. Też nie każdy oczekuje takiego poziomu wpływu, tak, że decydujemy o wszystkim. Natomiast jest jakiś kawałek, na który mam wpływ. Kompetencje to oczywiście to, że jest to możliwe do wykonania, tak, dostosowane do grupy wiekowej, tak, do możliwości uczniów i uczennic, ale jednocześnie nie za proste, tak, czyli wyzwanie, czyli czuję, że to działanie jest, no, jak to zrealizuję, będę czuł satysfakcję, tak, wykorzystałem jakieś nowe umiejętności, czegoś się nauczyłem, pokonałem jakąś swoją słabość i tak dalej, tak. No i właśnie, myślę, że praktykowanie takich działań z zakresu edukacji obywatelskiej, jakie proponujemy, uczy nas myślenia o tych czterech filarach, tak? W praktyce właśnie widzimy, jak to jest na przykład wspólnie ustalać cel, jak to jest oddawać ten wpływ na to działanie młodym ludziom. To też chciałbym, żebyście Państwo zapamiętali te cztery filary i też zachęcam do takiego w ogóle myślenia, szczególnie przed jakimiś takimi większymi działaniami, no nie oczywiście przed każdą lekcją, ale jeśli rozpoczynacie jakiś projekt, czy jakąś dłuższy cykl edukacyjny, żeby się zastanowić, czy to moje działanie wypełnia te filary i na jakim poziomie. Te dwa słowa, zaangażowanie i odpowiedzialność, to będą takie słowa klucze, którymi dzisiaj podczas tego spotkania będziemy poruszać się i posługiwać pewnie w bardzo wielu kontekstach, bo zarówno mówimy o takim zaangażowaniu w lekcje, w różnego rodzaju zajęcia, ale też o takim zaangażowaniu społecznym, zaangażowaniu obywatelskim, więc będziemy się temu przyglądać z różnej perspektywy. Z całą pewnością jest to złożony proces i też będziemy się zastanawiać nad tym, co pomaga w budowaniu takiego poczucia odpowiedzialności i też sprawczości. I to poczucie sprawczości również ma dla nas kluczowe znaczenie właśnie po to, żeby te motywacje budować. I chcieliśmy się z Państwem podzielić wynikami badań. W zeszłym roku zostały przeprowadzone, też podsumowane właśnie szereg wielu badań prowadzonych przez Instytut Gallupa, zgodnie z którym zaangażowani uczniowie i uczennice 2,5 razy częściej wierzą we własne możliwości i dobrze sobie radzą w szkole i mają też takie poczucie, że dobrze sobie radzą w szkole i 4,5 razy częściej patrzą z większą nadzieją i ufnością w przyszłość niż rówieśnicy i rówieśniczki, którzy są niezaangażowani. I co ciekawe, uczniowie, którzy byli w stanie zdecydowanie zgodzić się z takim stwierdzeniem, moja szkoła jest zaangażowana w budowanie mocnych stron każdego ucznia, oraz ze stwierdzeniem mam co najmniej jednego nauczyciela, który sprawia, że jestem podekscytowany przyszłością, byli 30 razy bardziej zaangażowani w szkołę w porównaniu z uczniami, którzy nie zgadzali się z tymi stwierdzeniami. Więc to daje nam pewne wskazówki też, w jaki sposób możemy o tym zaangażowaniu myśleć i na jakie aspekty zaangażowania zwracać uwagę, bo z tego też może rodzić się właśnie takie większe poczucie odpowiedzialności i gotowość do tego, żeby podejmować się różnych wyzwań, o czym też wspominał Michał. Więc to zaangażowanie przekłada się i na takie poczucie satysfakcji z tego, co w ogóle dzieje się w szkole, w jaki sposób odbieramy to, co się dzieje. Znacząco wpływa na poczucie bezpieczeństwa, też na to budowanie relacji i relacji zarówno na poziomie rówieśniczym, ale także z nauczycielami, nauczycielkami, z całym otoczeniem. To sprawia także, że młodzi czują się doceniani, dzięki temu wierzą właśnie w te swoje możliwości i są gotowi zrobić znacznie więcej, też przełamywać swoje różne bariery i patrzeć właśnie w przyszłość z taką większą otwartością i gotowością, ale także włączać się w życie szkoły i samodzielnie podejmować różnego rodzaju inicjatywy, więc szczególnie wydało nam się to ważne, a te badania i praktyka mówią wprost właśnie to, że zaangażowani uczniowie to jest efekt współpracy całej społeczności szkolnej i warto zastanowić się nad tymi dwoma wyróżnionymi kluczowymi czynnikami, które mogą budować właśnie to większe zaangażowanie,
i całą taką kulturę, która może być zbudowana właśnie w szkole, czyli rozwijanie mocnych stron uczniów i uczennic, ale także szukanie czy stwarzanie takiego wsparcia ze strony nauczyciela i nauczycielki, które pozwoli uczniom na takie patrzenie właśnie w przyszłość z większą otwartością i gotowością do podejmowania tych wyzwań. I chcielibyśmy też w tym momencie zaprosić do takiego komentarza też z Waszej perspektywy, Agnieszko i Agato, jak Wy patrzycie na to budowanie zaangażowania i odpowiedzialności w szkole, co z Waszej perspektywy jest ważne i na ile w ogóle też edukacja obywatelska faktycznie może to wspierać. Agnieszko, może od Ciebie zaczniemy. Jasne, dziękuję. No, dla mnie edukacja obywatelska to jest fundament i zawsze bardzo ubolewam, że tak kiepsko z tą edukacją obywatelską w Polsce. Nie wymyśliłam sobie tego, tylko potwierdzają to badania między innymi profesor Violetty Kopińskiej, no, która raczej mówi o zjawisku antyedukacji obywatelskiej. I faktycznie coś w tym jest, że my często uczymy na przykład o demokracji, czy tak jak wspominaliście o pewnych instytucjach na przykład, czy jakąś wiedzę przekazujemy, ale nie uczymy w demokracji. Mówię oczywiście systemowo, bo wiem, że jest mnóstwo wspaniałych nauczycieli i nauczycielek, którzy absolutnie tak nie działają. I myślę, że warto się takimi dobrymi praktykami dzielić i zarażać entuzjazmem, bo edukacja obywatelska to nie tylko wiedza o społeczeństwie, czyli to nie powinien być tylko WOS, który mam nadzieję, że jednak zostanie z nami, bo jest bardzo ważnym przedmiotem, ale edukacja obywatelska powinna być w szkole obecna zawsze, na lekcjach, na przerwach, online, offline. Powinniśmy wychowywać w takim poczuciu w ogóle kultury demokratycznej. I ja też przypominam taką podstawową definicję kompetencji, bo my mówimy o kompetencjach obywatelskich jako kompetencjach kluczowych. Różne dokumenty, które nas obligują w tej chwili, jeśli chodzi o edukację, między innymi Rady Europy, no właśnie kompetencje obywatelskie traktują jako kompetencję kluczową, a to jest nie tylko wiedza, nie tylko nawet umiejętność, ale jeszcze do tego postawa. I teraz no, musimy tak podziałać, żeby te wszystkie trzy elementy faktycznie zafunkcjonowały w młodych ludziach. A jak inaczej, jeśli nie oddamy im pola działania, jeśli nie posłuchamy ich i nie zapytamy, co chcą robić, dlaczego dla nich te, a nie inne tematy są ważne, bo czasami ja tak się spotykam, sama w tę pułapkę wpadłam, to znaczy miałam jakieś w głowie super pomysły na jakieś inicjatywy, na przykład lokalne, a moi uczniowie, uczennice tak... Niekoniecznie. I bardzo szybko się połapałam, że to trzeba zapytać, hej kochani, zróbmy coś fajnego. Jaki macie pomysł? Co byście chcieli zrobić? Co jest dla Was ważne? Młodzi chcą się angażować, naprawdę chcą. Nie zawsze w to, co my uważamy, że powinni, tak? To jakby inna sprawa, ale wydaje mi się, że śledzenie różnych inicjatyw młodzieżowych, no na czele chyba w tej chwili z takim sztandarowym przykładem, jakim jest młodzieżowy strajk klimatyczny, pokazują, że młodzi, jeśli im zależy, to potrafią poświęcić czas, energię, potrafią no naprawdę robić wspaniałe rzeczy, zrzeszać się, sieciować i działać. Także takie moje doświadczenie, żeby dawać tę przestrzeń, żeby szkoła dawała taką realną partycypację młodym ludziom, żeby ich zdanie miało znaczenie. Ktoś tutaj na czacie napisał jakiś czas temu, że praca w samorządzie uczniowskim daje takiego kopa, jak najbardziej, a jeszcze tylko przypomnę, że każdy uczeń i każda uczennica jest członkiem, członkinią samorządu uczniowskiego, więc każdy z nich powinien mieć też takie poczucie, że właśnie może wyjść z inicjatywą. Na razie tyle ode mnie, jeszcze pewnie będzie okazja, żeby się rozgadać. Jasne, dzięki serdeczne, Agnieszko. Agato, to Ciebie też poproszę o komentarz. Na początku w ogóle chciałabym zaznaczyć, że teraz mój komentarz będzie trochę pesymistyczny, ale w następnych częściach naprawdę będę już mówiła bardzo pozytywnie, bo z przyjaciółmi niejednokrotnie jako licealiści, gimnazjaliści góry przenosiliśmy. Ale to, co chcę powiedzieć teraz, to to, że oprócz tego, że często szkoła nie angażuje uczniów i nie umie ich spartycypować, tak często nawet hamuje zaangażowanych już uczniów. To znaczy, nie zapomnę chyba nigdy mojej wymiany SMS-ów z moją przyjaciółką w liceum, która była tak samo zaangażowana społecznie jak ja, oprócz tego, że była świetną uczennicą, miała trzy olimpiady, miała swój własny projekt, który nadal
jest cudowny i nadal świetnie działa, to jeszcze pracowała. I nie zapomnę, jak po cudownie napisanej maturze napisała na Instagramie post o tym, co dokonałam w szkole pomimo szkoły. To znaczy, niestety, nie dość, że szkoła często nie angażuje nas, często również nam przeszkadza. I mam milion przykładów, niestety, bo sama doświadczyłam to na własnej skórze, jak w momencie, gdy prowadziłam na przykład spotkanie z prezydentem miasta, jakimiś wspaniałymi gośćmi, a dla szkoły jednak ważniejsze było to, czy aby na pewno oddam ten projekt na wtorek, bo jak jakiegoś projektu w cudzysłowie z plastyki nie oddam, to będę miała zagrożenie. I oczywiście oceny są bardzo ważne. Nigdy na szczęście nie zawaliłam żadnego przedmiotu. Powiem więcej, ukończyłam liceum z wyróżnieniem, ale niejednokrotnie nie czułam wsparcia od tej szkoły. I wydaje mi się, że to jest taki grzech szkoły, na który szczególną uwagę należy zwracać, zwłaszcza jak jest się nauczycielem lub dyrektorem i ma się na to realny wpływ. Bardzo dziękujemy za ten głos. Będziemy do Was wracać w kolejnych częściach i przechodzimy teraz do właściwie pierwszej części i do takiej rozmowy o tym, jak budować to zaangażowanie i odpowiedzialność, najpierw zaczynając od poziomu wspólnoty klasowej i szkolnej. Tak, i tutaj widziałem też na czacie, pojawiały się takie komentarze, no nie jesteśmy w stanie od nich uciec, tak, co w kontekście bardzo prawdopodobnych zmian w prawie, zbliżających się perspektywy ustawy, którą nazywa, no, pod nazwą Lex Czarnek, tak, i czy będzie możliwe prowadzenie takich działań w szkołach. No ja wierzę, że niezależnie od zmian prawnych będzie i wydaje mi się, że właśnie ten poziom wspólnoty klasowej i szkolnej jest takim naprawdę bezpiecznym poziomem. Tutaj ciężko oczekiwać, że kuratorium będzie nam tak głęboko zaglądać, można powiedzieć, w to, co robimy. Nie są w stanie, tak? Znaczy nie są w stanie sprawdzić tego, co robi każda wychowawczyni. I umówmy się, też nie są tym zainteresowani, tak? To znaczy nie jest celem, prawda, zmian prawnych taka bardzo, bardzo dogłębna kontrola. Wiadomo, chodzi o wykluczenie bardzo konkretnych działań, tak? Natomiast jeśli chodzi o tę wspólnotę szkolną i klasową, myślę, że tutaj naprawdę mamy bardzo, bardzo dużo przestrzeni jako nauczyciele, jako wychowawcy do działania. I ona nie zostanie zmniejszona przez te zmiany prawne na pewno. Jeśli chodzi o inne aspekty, oczywiście tu pewnie to ryzyko jest większe, ale to też jeszcze się zapytamy naszych ekspertek, jak one to widzą i co możemy z tym zrobić jako nauczyciele. Być może mają odpowiedź. Natomiast wracając, klasa i szkoła postrzegamy jako bardzo kluczowe społeczności, w których funkcjonuje młody człowiek. Dlatego, że to, jak te społeczności funkcjonują, przekładają się na to, na postrzeganie też instytucji demokratycznych w dorosłym życiu. Tu mamy takie badania, które pokazują bezpośrednie przełożenie uczestnictwa w wyborach do władz samorządu uczniowskiego na uczestnictwo w wyborach, no już, prawda, dorosłych, parlamentarnych. I widać, że ci uczniowie, którzy właśnie w szkole czują, że tak, to jest ważne, żeby brać udział, żebym wiedział, robią tak samo w dorosłym życiu. Tak? Natomiast osoby, które, można powiedzieć, trochę zwątpią na etapie edukacji szkolnej w tę demokrację, no ciężko jest wrócić, tak? Ciężko jest już takiego człowieka dorosłego przekonać, że a jednak warto, jednak masz wpływ, tak? Bo to chodzi właśnie o to poczucie wpływu. Czy ja wychodząc ze szkoły czuję, że rzeczywiście jako ten szary obywatel mam wpływ, czy jednak jest tak, że po prostu ktoś zawsze decyduje za mnie, prawda? No i niestety nasze doświadczenie jest takie, że bardzo wielu młodych ludzi zapytanych o to, czy masz wpływ na to, co się dzieje w twojej szkole, odpowiada, że nie mamy. I chodzi o drobne rzeczy, tak? Nie mówię o tym, nawet nie chodzi o takie kwestie, kto jest dyrektorem, tak? Czy ile zarabiają nauczyciele, ale czy na przykład mam dostęp do środków higienicznych, tak? Tutaj chodzi zarówno o papier toaletowy, jak i środki higieniczne dla dziewczyn, gdzie w wielu szkołach to jest deficyt, tak? I młodzi ludzie nie mogą się doprosić,
tego, żeby na przykład był ten papier toaletowy w toalecie, nie są słuchani w takiej podstawowej sprawie, w związku z czym oczywiście nie angażują się w nic większego, no bo jak można oczekiwać, że ktoś, kto czuje się zignorowany w tym podstawowym zakresie, będzie się angażował. Więc poziom klasy i szkoły no, pozwala nam bardzo sprawnie tak naprawdę stosować bardzo proste metody tak zwanej demokracji bezpośredniej, ale tak naprawdę chodzi po prostu o to, żeby każdy miał możliwość wypowiedzieć się w sprawie, która go dotyczy. Tak? No i właśnie, jeśli mamy klasę, gdzie mamy te 20-30 osób, no siłą rzeczy, tak, bardzo łatwo się spotkać, zobaczyć, porozmawiać wspólnie, a jednocześnie no, mamy dość sporą ilość spraw, które nas dotyczą, tak, więc nie jest to takie na siłę szukanie, no co my moglibyśmy zrobić. Po prostu przychodzi czas na, nie wiem, dzień nauczyciela, przychodzi czas wycieczki szkolnej albo jakieś imprezy, no klasa może się wspólnie zastanowić, co zrobi, jak ta impreza będzie wyglądała, jak się podzielimy zadaniami, gdzie w ogóle na przykład chcemy iść na wycieczkę na przykład, albo na jaki film do kina. To są bardzo proste rzeczy, a bardzo wiele zmieniają, tak? Ponieważ no, obecnie na przykład jak myślimy o samorządzie klasowym, to no, jest to taka instytucja martwa, tak? Gdzieś są wyłaniani ci członkowie władz samorządu klasowego, bo oczywiście samorząd klasowy tworzą wszyscy uczniowie klasy, no ale nie mają tych żadnych funkcji, tak? Kiedyś to chodziło się po kredę, no teraz już nawet tej kredy nie ma, tak? W szkole, więc już nawet biedni nie mają po co chodzić. I naprawdę no, nie ma takiego pomysłu, tak? A ten samorząd klasowy jak najbardziej można wykorzystać do tych codziennych rzeczy. Natomiast to, co chciałem, żebyśmy zapamiętali i też o czym będę mówił w kolejnym webinarium więcej i na pewno bardziej szczegółowo i też pokazując różne pomysły na działania, to, że dobry samorząd uczniowski to nie jest samorząd, który dużo robi, bo tym się bardzo często samorządy chwalą, prawda? Jak gdzieś jestem na różnych spotkaniach, no to każdy wychodzi, mówi, a my tutaj zrobiliśmy 10 imprez, festiwal, maraton filmów, prawda, festiwal teatralny, coś tam, super, fajnie, że to robicie, tak? Ale zazwyczaj jest tak, że robi to grupa aktywnych młodych ludzi, która stanowi 0,5% uczniów szkoły, tak? Albo jeszcze mniej. Natomiast ważne jest to, żeby samorząd uczniowski był rzeczywiście instytucją, która wzmacnia głos, która sprawia, że wszyscy mają okazję się wypowiedzieć, tak? Dlatego nazywamy to taki samorząd słuchający, trochę w opozycji do działającego. No i właśnie, co tak w praktyce możemy zrobić, żeby ta samorządność klasowa była czymś realnym, tak? Nie była takim po prostu drewnianym konstruktem, który właściwie nikomu do niczego nie służy, bo ani ci biedni uczniowie nie chcą być w tych samorządach, tych władzach samorządów klasowych, ani ci nauczyciele nie wiedzą, co z nim zrobić, tak? Właściwie dwa główne narzędzia, dwie proste rzeczy. No pierwsza to taka, o której już trochę mówiliśmy, żeby poruszać takie tematy, które są aktualne, bieżące, ważne dla młodych ludzi. Tak? Mamy te godziny do dyspozycji wychowawcy. One bardzo często, potencjał tych godzin jest bardzo, bardzo niewykorzystany. Tak? No, wiadomo, mamy dużo tych spraw takich organizacyjnych, które byśmy chcieli załatwić i tak dalej. No, czasem pewnie trzeba, natomiast warto raz na jakiś czas poświęcić taką godzinę wychowawczą też na te rozmowy właśnie o tym, o czym by młodzi chcieli rozmawiać. Tak? W ogóle spytać ich, tak? co jest dla was ważnego. Tu mamy w CEO materiały, które też państwu wyślemy po tym webinarium, które pokazują, jak takie rozmowy przeprowadzić dobrze. Tak? Czyli właśnie, żeby nie wchodzić w konflikt, nie wchodzić w to, żeby tylko przerzucać się argumentami, żeby zwyciężyć, prawda? Ale rzeczywiście rozmawiać. Bo oczywiście to jest wyzwanie, żeby robić to w taki sposób. Wiadomo, że są poglądy odmienne, tak, w klasie również, ale słuchajcie, naprawdę bardzo ważne, bo ja spotykam młodych ludzi, którzy kończą, tak, są w wieku takim jak Agata, kończyli szkołę i mówią, że przez całą edukację szkolną nigdy nie mieli okazji wypowiedzieć swojego zdania. Nigdy nikt ich nie zapytał, a co ty myślisz o czymś ważnym, tak, o jakimś temacie, który jest na przykład w mediach teraz poruszany. Tak? Nie było takich sytuacji, tak? Nigdy w życiu. No więc oczywiście, jak ten człowiek młody ma mieć poczucie, że mój głos jest ważny, tak? Jeśli nikt mnie nigdy nie spytał, co ty myślisz, tak? O tej aborcji, co ty myślisz o tym kryzysie migracyjnym i tak dalej. To jest jedna rzecz, którą możemy robić, tak? Wymaga oczywiście trochę pracy i przygotowania. Druga, no to też już, o której wspomniałem, to jest to podejmowanie wspólnych decyzji, tak? Szukajmy tych codziennych sytuacji, w których możemy podjąć jakąś decyzję wspólnie, w których możemy się wymienić i porozmawiać. Tu takie narzędzie z publikacji Wychowanie to podstawa, również którą wyślemy państwu,
link do tej publikacji po spotkaniu. Tam różne aktywności na poziomie zarówno klasy, jak i głównie na poziomie klasy, bo wychowanie jest to publikacja dla wychowawców, wychowawczyń klas. Natomiast właśnie taki schemat bardzo prosty grupowego podejmowania decyzji, tak, w którym najpierw zaczynamy oczywiście od ram i zasad. To jest zawsze w partycypacji potrzebne i w ogóle w demokracji, tak? No, nie ma instytucji demokratycznej bez ram, bez zasad, więc musimy pewne ramy ustalić. No, czyli przykładowo, jeśli decydujemy o tym, na jaki film pójdziemy do kina, no to można ustalić, prawda, że no, musi to być film, który, prawda, no, nie wiem, będzie spełniał kryteria jakieś edukacyjne, tak? Albo, no nie wiem, nie będzie gloryfikował przemocy, jakichś scen seksualnych i tak dalej. Trzy punkty, można ustalić, jakie typy filmów będziemy wybierać, tak? Kryteria, czyli no, co nam pomoże wybrać, tak? Że to na przykład, nie wiem, jest film, który jest w naszym mieście puszczany, tak? Albo w kinie, w którym, nie wiem, nie jest dłuższej niż godzina drogi. Żeby też te kryteria były spisane, żeby uczniowie i uczennicy widzieli, tak? Sami możemy wspólnie też je ustalić, tak? Słuchajcie, to jakie powinny być kryteria takiego filmu? Czy na przykład kryterium powinno być to, żeby no, nikt się nie nudził, tak? Znaczy, żeby wszyscy przynajmniej powiedzieli, że akceptują ten film, tak? Potem przechodzimy do dyskusji, no i tu już rozmawiamy, wymieniamy się argumentami, każdy może powiedzieć swoje zdanie, zaproponować jakąś propozycję, jaki to tytuł filmu. Potem przechodzimy do głosowania i to jest dość oczywiste, tak? No głosowanie, tak się wydaje, że to jest taki moment kończący, ale też zachęcamy do tego, żeby właśnie nie kończyć na samym głosowaniu, jakby nie poprzestawać na tym, ale też sprawdzić po głosowaniu, czy jest tak, że szczególnie w takich małych społecznościach, grupach, możemy sprawdzić, czy nikt nie wyraża takiego silnego weta, tak? No, że jednak na przykład ktoś no, uważa, że na jakiś film no po prostu no, za nic nie pójdę na jakiś, nie wiem, koreański romans, no bo po prostu te azjatyckie filmy, to po prostu no tak, no, tak nie trafia, nie pójdę, tak? Więc po prostu sprawdźmy, zapytajmy, tak? I jeśli nie ma takiego weta, możemy uznać, że podjęliśmy decyzję, tak? Jeśli jest weto, bardzo silne oczywiście, to możemy wrócić do dyskusji, tak? Porozmawiać, a okej, okay, no to może jednak zmodyfikujmy, tak? Bo na przykład może była niewielka różnica głosów, tak? I tak dalej, czyli też nie traktujmy zawsze głosowania jako takiego ostatecznego werdyktu, ponieważ może to być właśnie w sytuacji, kiedy mamy małą grupę osób, naprawdę nie jest to konieczne. Czyli taki schemat, zachęcam do stosowania, zachęcam do szukania w waszych klas takich momentów, w których można to zrobić. I tutaj materiały to oczywiście wszystko wyślemy w mailu, które pokazują trochę ten aspekt samorządności uczniowskiej właśnie z różnych stron. Poradnik dla dyrektora, który napisałem, ale on się nazywa dla dyrektora, ale jak najbardziej dla opiekuna samorządu, dla każdego nauczyciela. Mamy oczywiście nasz serwis cały o samorządności uczniowskiej pod tym linkiem. Tu też jest webinar o tym, jak podejmować właśnie, jak rozwijać takie kompetencje podejmowania decyzji. No i właśnie też materiał o tym, jak przygotować się do rozmowy w klasie, no tutaj o uchodźstwie i migracjach, ale wydaje mi się, że zasady są dość uniwersalne, jeśli chodzi o wszelkie takie trudniejsze, bardziej kontrowersyjne tematy. No i tu już chciałbym zakończyć, więcej powiemy 10 lutego właśnie o samorządności, natomiast na tym etapie chciałbym spytać właśnie nasze ekspertki, jak z waszego punktu widzenia, może jakbyście wy się podzieliły swoimi przykładami na to, jak można właśnie tą praktyczną demokrację wdrażać w szkole, w klasie, co można robić w tym zakresie. To Agata? Tak, ja w ogóle się już odmutowałam z tego względu, że są dwa komentarze, które się bardzo łączą z twoim pytaniem i na które chciałabym odpowiedzieć. To znaczy, pani Agnieszka pyta, co zrobić, kiedy uczniowie mają możliwość wypowiadania zdania i dyskusji, podejmowania decyzji i nie chcą tego robić, nie wykorzystują tego, są bierni. Bardzo ważne pytanie. Z mojej perspektywy i wydaje mi się, że to będzie dotyczyło, że to będzie odpowiedź ogólna i która będzie adekwatna do wszystkich sytuacji. Z mojej perspektywy i doświadczenia wygląda to w ten sposób, że jeżeli uczeń jest już przez w tym momencie 8 lat szkoły podstawowej, nie pytany o zdanie, powiedzmy rok liceum lub technikum lub jakiejkolwiek innej szkoły średniej,
nie pyta na zdanie. I nagle jest ten cudowny nauczyciel, który zada pytanie, zapyta o zdanie, to po pierwsze, uczeń nie do końca temu ufa, więc najpierw trzeba zdobyć jego zaufanie. Po drugie, uczeń nie do końca czuje się bezpiecznie w otoczeniu uczniów innych, bo może się będą śmiali, może będą pisać o tym na Messengerze, Facebooku, jakimkolwiek innym social media. Może to, co powie, będzie głupie, ponieważ mamy w to te wszystkie jakby takie niemądre schematy zakorzenione w sobie. I we wszystkich takich działaniach, klasach, w których uczestniczyłam, najbardziej takie otwarte, takie ze środka, z serca pytania uczniowie, jako uczniowie zadawaliśmy najczęściej pod koniec tych spotkań, pod koniec tych cykli, z tego względu, że już wtedy wiedzieliśmy, że jest, czy jest to bezpieczna przestrzeń, czy nie. Więc gdybym miała odpowiedzieć na to pytanie, no to odpowiedziałabym, że po pierwsze dać czas, budować cały czas bezpieczną przestrzeń, pilnować tego, żeby uczniowie, żeby inni uczniowie nie wyśmiewali siebie nawzajem, ale również, żeby nie stosować praktyk, które mój nauczyciel z liceum, Przemek Staroń, nazywał jako idea killers, czyli takie zabójstwo pomysłów. To znaczy, jeśli jakiś jest, nie ma złych pomysłów, nie ma złych wypowiedzi i wydaje mi się, że po prostu akceptacja, bezpieczeństwo i w końcu jest to długa droga, ale w końcu ci uczniowie powinni się otworzyć. Dzięki, to bardzo fajnie, że się odniosłeś do tego komentarza. No, to jest, myślę, takie wyzwanie chyba najczęstsze, właśnie ta bierność, to, że nawet my właśnie nauczyciele, to, no wpadam na ten pomysł, tak, zrobię coś takiego, spytam uczniów, co oni myślą i jest cisza, tak? Jest cisza, jest brak zainteresowania. No nie dziwmy się temu, prawda? Znaczy naprawdę szkoła, system szkolny jest świetny w wytwarzaniu takiej wyuczonej bezradności, w wpajaniu tego właśnie, że ty, uczniu, uczennico, to naprawdę nie jesteś tutaj ważny i my tutaj już dorośli dawno za ciebie wymyśliliśmy, co jest dla ciebie dobre. Więc oczywiście ten pierwszy dzień, kiedy ktoś nagle mówi coś innego, no nie sprawi, że wszyscy od razu pójdą w to, tak? Właśnie to, co powiedziałaś o zaufaniu, to słowo klucz, tak? Że musimy zbudować zaufanie, że traktujemy ich poważnie. Zróbmy pierwszy, drugi, trzeci. Nie zaczynajmy od dużych rzeczy też, tak? Bo żeby właśnie uniknąć tego rozczarowania, tak? Bo jak tutaj sobie wymyślimy jakąś, proszę bardzo, wielkie działanie, no to tak, będziemy rozczarowani i zdemotywowani. Więc zaczynajmy też naprawdę od tych małych, małych codziennych spraw i naprawdę doceniajmy te głosy, które się pojawiają. Być może zaczną się pojawiać kolejne. To tyle. A co, Agnieszka, ty myślisz, co możemy zrobić, żeby właśnie praktycznie uczyć wspólnego podejmowania decyzji, takiego po prostu współtworzenia tego szkolnego życia? Ja w ogóle muszę powiedzieć, że jestem wielką fanką Agaty. To jest sztandarowy przykład po prostu tak mądrej i refleksyjnej młodej osoby i nie jest jedyna, tak? I tak się cieszę, że Agata to wszystko powiedziałaś, bo ja tak w międzyczasie sobie też robiłam notatki i zapisałam to samo, co ty powiedziałaś. To znaczy też chciałam się odnieść do tego komentarza i do tego poczucia bezpieczeństwa. I zgadzam się z tym, że niestety tak jest, że bardzo często po prostu doświadczenie już zdobyte wcześniej nauczyło tych młodych ludzi, że nie warto się odzywać, że nie warto mówić, jakie ma się zdanie. I faktycznie czasami patrzą jak na kosmitów i na kosmitki, na ludzi, którzy chcą ich autentycznie słuchać. I to czasami jest długa droga. Ja miałam takie doświadczenie z taką klasą, w której po prostu na każde moje pytanie przez pierwsze chyba 2 miesiące, jak zaczęliśmy ze sobą pracować, odpowiadała mi głucha cisza, bo często jest tak, że chociaż ta jedna osoba czy dwie w tej klasie są, wiecie, że pociągną, a tam nie odzywał się kompletnie nikt. To jest bardzo trudne, ja to rozumiem, że też czujecie frustrację, ale ja stwierdziłam, dobra, to w takim razie olewamy trochę historię i olewamy ten mój wóz. Ola pyta, czy babka od histy, tak to ja pozdrawiam. I zrobiłam takie badanie wewnętrzne w skali mikro, to
znaczy zaczęłam ich ankietować anonimowo, dlaczego się nie odzywają. I rozmawialiśmy bardzo dużo na ten temat. Znaczy najpierw ja prowadziłam monolog, a potem zaczynali się otwierać, bo starałam się komentować te ich odpowiedzi. Oni mówili właśnie, że się wstydzą na forum klasy, albo że na innej lekcji w tej samej szkole dostali jedynkę, bo jak im zadano pytanie, odpowiedzieli szczerze, to okazało się, że ta odpowiedź jest głupia według pani prowadzącej lekcję i zasługuje na ocenę niedostateczną, co jest w ogóle, wiecie, niezgodne z jakimikolwiek, nie wiem, normami, statutami i tak dalej. I ja przez jakiś czas dosłownie zadawałam pytania po to, żeby w ogóle oni mieli taki odruch, że się zgłaszają. Pytania typu, kto lubi kolor pomarańczowy? Albo kto lubi słuchać muzykę rockową, tak? Nie pytałam ich o historię, nie pytałam ich o WOS, nie pytałam ich, w co się chcą zaangażować, po prostu myśmy się niuchali miesiącami, ale kiedy kończyliśmy po 3 latach, to udało nam się zrealizować bardzo fajne projekty i udało mi się ich przekonać do też takiej rzeczy, która się pojawiła w komentarzach, a o której ja chciałam opowiedzieć, czyli do debat. Bo bardzo często faktycznie jest tak, że kiedy przygotujemy się merytorycznie i to też CEO w tych 8 krokach dobrej rozmowy przy okazji migracji, ale to są uniwersalne zasady, mówicie o tym, że właśnie przygotowanie takie merytoryczne czy zdobycie wiedzy też ułatwia. I ja jestem wielką fanką wszelkiego rodzaju debat. Uważam, że przy edukacji obywatelskiej debatowanie, dyskutowanie, rozmawianie to jest absolutna podstawa i powinniśmy znaleźć na to przestrzeń na każdej lekcji. I jedną z tych form jest właśnie debata oksfordzka. Tutaj widzicie zdjęcia akurat z turnieju, bo zdjęcia z turnieju są dostępne, a nie chciałam pokazywać z lekcji, co do których to zdjęć nie mam zgody. Ale debata oksfordzka, w której debatują ze sobą dwie drużyny i podejmują, w wyniku głosowania na przykład klasa podejmuje jakąś decyzję po wysłuchaniu takiej debaty, jest świetna. I ja wprowadziłam taki system z moją klasą wychowawczą, bo miałam z nimi aż 3 przedmioty, można powiedzieć, bo lekcję wychowawczą, wiedza o społeczeństwie właśnie i historię, że na każdej lekcji mieliśmy, czy na każdym tym przedmiocie były debatowania. I można było więc sobie wybrać, jaki temat nas interesuje i my tak podejmowaliśmy decyzję, na przykład a propos tego, gdzie pojedziemy na wycieczkę klasową, ale też takie debaty na przykład wiedzowe, tak, one ich nauczyły tego, że należy dyskutować ze sobą na argumenty, że te argumenty mogą być bardzo różne i że każda ze stron ma prawo je wypowiedzieć, a ty powinieneś je uszanować, tak? Czy powinnaś je uszanować, że można o tym jeszcze na koniec podyskutować, że nie ma miejsca na populizm, że tutaj musi być bardzo, bardzo rzeczowo. Także trzeba się wypowiadać z ogromnym szacunkiem do drugiej osoby, że to jest bardzo wszystko poukładane, jest czas, trzeba być zwięzłym i tak dalej. I mi się te debaty bardzo sprawdziły. U mnie też w szkole działa bardzo aktywny klub debat oksfordzkich, więc my bardzo lubimy. Robimy też na forum szkoły takie pokazowe debaty. Staramy się też wciągnąć nauczycieli i nauczycielki do drużyn. To jest bardzo trudne, ale czasami się udaje. I oni też pokazują, że potrafią właśnie ramię w ramię z młodym człowiekiem stanąć w takiej drużynie i podebatować. I dla mnie to jest metoda naprawdę świetna. Aczkolwiek ja bardzo zwracam uwagę na jej warstwę taką etyczną, bo dla wielu młodych ludzi debata oksfordzka jest sportem, to znaczy chcą faktycznie w turniejach pokonać drugą osobę i już jakby wtedy argumenty nie są ważne, ważne, żeby wygrać, więc bardzo dużo rozmawiamy też na ten temat, że nie zawsze chodzi o to, żeby wygrać, że dialog jest potrzebny, tak, że no, że właśnie wiedza, czy to doświadczenie powinno być dla ciebie cenniejsze niż zwycięstwo. Wiem, że nie zawsze to się udaje i wiem, że dla części z nich to jest taki sport, tak, ale wydaje mi się, że ten aspekt etyczny warto poruszać. I powiem wam, że mi ta debata oksfordzka na każdej lekcji de facto naprawdę się super sprawdziła, ale a propos tego wysłuchania, króciutko powiem, że większość osób nigdy nie zapytano o zdanie. Bardzo wam polecam przetestowanie też techniki World Cafe, jeśli chodzi o dyskusję. I wtedy też pisaliście na czacie o rodzicach, którzy się nie chcą angażować. Często też ich nikt jakby nie słuchał. Ja mam to doświadczenie z Narady Obywatelskiej Edukacji, której byłam jedną z inicjatorek i współtwórczeń, że kiedy zderzyliśmy środowisko młodych ludzi, rodziców, nauczycieli, samorządowców i tak dalej, i
oni usiedli przy stolikach i zaczęli ze sobą rozmawiać i musieli się w pewnych aspektach po prostu usłyszeć wreszcie, to było niesamowite doświadczenie. I pal licho ten raport, i pal licho te wnioski. Oni powiedzieli, że najcenniejszym doświadczeniem było doświadczenie samej rozmowy, bycia wysłuchanym, zrozumienia perspektywy drugiego człowieka. Także mi nie szkoda czasu na takie ćwiczenia, a też uważam, że oczywiście uczenie debaty podnosi, mam nadzieję, że wreszcie podniesie skutecznie, poziom debaty publicznej. Myślę, że też nam na tym bardzo, bardzo zależy. A ci debatanci moi też bardzo często potem się angażują w różne inne rzeczy, albo robią na przykład charytatywne turnieje debat, czyli zahaczamy o wolontariat i tak gdzieś to się spina, tak to gdzieś się łączy i kamyczek do kamyczka. Jestem też ciekawa waszych doświadczeń. Także ja polecam debatowanie, rozmawianie i dyskutowanie. Dzięki, dzięki Agnieszko. I też pytanie do Agaty, a co ciebie jako uczennicę, jakie działania ciebie angażowały właśnie w to życie szkolne, czy to, żeby właśnie wypowiadać swoje zdanie? Znaczy, mogłabym w sumie powtórzyć znowu to, co Agnieszka mówiła, bo też byłam zaangażowana w Klub Debat Oksfordzkich. Byłam przede wszystkim zaangażowana w inicjatywę Zakon Feniksa, czyli taki tutaj są zdjęcia. Już tłumaczę. Zakon Feniksa to była nasza grupa, która pod przewodnictwem naszego nauczyciela wiedzy o kulturze i etyki, wszystkim znanego Przemka Staronia, nauczyciela roku 2018, finalistę Global Teacher Prize, autora książki Szkoła Bohaterki Bohaterów. Miałam niezwykłe szczęście trafić do niego podczas swojej edukacji. I on w tamtym czasie, w którym ja byłam w liceum, tworzył Zakon Feniksa, czyli taki fakultet filozoficzny przygotowujący do olimpiady. I ten fakultet był międzypokoleniowy. O tej międzypokoleniowości już będę mówiła w następnej części, ale teraz skupiając się na samym Zakonie Feniksa, no to przede wszystkim to, co sprawiło, że my się w to angażowaliśmy, to od samego początku wyznaczone granice, poczucie bezpieczeństwa, ale też znajomość naszych celów, bo te cele podczas tej naszej drogi i pobytu w tym Zakonie Feniksa się zmieniały, ale na samym początku na pewno celem większości z nas było zdobycie tytułu olimpijskiego. I to była taka nasza pierwsza motywacja. Potem okazywało się, że tak naprawdę to, co zdobywaliśmy i co było najcenniejsze, to była przede wszystkim przyjaźń i znajomości na lata. To ugrupowanie było w ogóle międzypokoleniowe, więc uczyliśmy się razem z seniorami, o czym, tak jak powiedziałam wcześniej, będę mówiła już później, ale to, o czym muszę powiedzieć teraz, to, że tak się stało, zdarzyło, że jedna z seniorek zaproponowała nam uczenie się u niej w domu. Gdy nam to zaproponowała, to wszystko się zmieniło, ponieważ to, co było już całkowicie naszą inicjatywą. Wyremontowaliśmy jej to mieszkanie, odmalowaliśmy, gotowaliśmy tam. W samym okresie, miesiąc około przed olimpiadą, przed tym drugim etapem pisemnym, gdzie trzeba napisać esej i test, uczyliśmy się od rana do nocy u niej. Na szczęście nie miała nic przeciwko, wręcz przeciwnie, była zachwycona. Toczyliśmy tam praktycznie wspólne życie. I to było niesamowite, ale to, co można przenieść do szkół każdego z nas, co muszę zaznaczyć, a jak jesteście Państwo nauczycielami, to na pewno o tym wiecie, że my jako młodzież mamy coś takiego jak radar szczerości, prawdziwości i jak nikt wychwytujemy jakieś fałsze, jakieś kłamstwa, coś, co jest nieszczere, więc tu nie chodzi o to, żeby teraz każdy z Państwa został Przemkiem Staroniem i uczył filozofii, ani żeby każdy z Państwa nawet został babką od histy, z czym Agnieszka pewnie mi się ze mną się zgodzi, bo to nie o to tu chodzi, bo uczniowie w ułamku sekundy by zauważyli, że to jest nieszczere. Chodzi o to, żebyście Państwo najpierw zastanowili się, co tak naprawdę chcieliby Państwo przekazać swoim uczniom, bo tylko w ten sposób to będzie autentyczne, a jeśli
I jakby jeśli uda się już u samych podstaw zbudować coś autentycznego, to to będzie rosło, rosło, rosło i motywowało uczniów i właśnie tylko na takim autentycznym podejściu i szczerym można zbudować jakieś autentyczne, szczere i dobre, dobre grupy. Wielkie dzięki. Dzięki za te praktyczne wskazówki, jeśli chodzi o ten aspekt właśnie wspólnoty klasowej, szkolnej, czyli takiej najbliższej społeczności. Tutaj zwracaliśmy kilkukrotnie uwagę przede wszystkim na budowanie zaufania, żeby no, móc w ogóle dojść do tego poziomu wspólnego podejmowania decyzji i pokazaliśmy przykłady, jak te decyzje podejmować, schemat podejmowania decyzji w klasie albo debaty jako narzędzie, tak, debaty oksfordzkie i również na naszej stronie znajdziecie materiały, jak różnego rodzaju dyskusje, wspomniana metoda World Cafe również jest opisana, więc zapraszam, zachęcam, a tymczasem przejdziemy do drugiego poziomu, czyli wspólnoty lokalnej. Tak, bardzo też dziękujemy Państwu za taką dużą aktywność na czatach i za komentowanie, za zadawanie pytań. Widzimy, że zarówno na Zoomie, jak i na Facebooku toczy się dyskusja, więc do tego zachęcamy. Dla nas to też jest ważne źródło wiedzy o tym, kto do nas dołączył i też jakie są Państwa potrzeby, oczekiwania, więc też prosimy bardzo, żebyście nam to sygnalizowali, też będziemy starali się w związku z tym też w takim kontekście budować i te kolejne spotkania i też takie adekwatne materiały Państwu podsyłać i takimi materiałami się dzielić podczas naszych kolejnych spotkań. Ta kolejna część jest poświęcona wspólnocie lokalnej. Trochę więcej będziemy temu poświęcać uwagi na trzecim naszym spotkaniu, podczas trzeciego webinarium, gdzie będziemy przyglądać się właśnie projektom uczniowskim i temu, jak można je realizować. I w ogóle dlaczego też taką uwagę przykuwamy do tej kwestii wspólnoty lokalnej, dlaczego ten aspekt jest dla nas ważny? Mamy takie poczucie, że zarówno tak jak takie doświadczenie czy dobrej rozmowy, czy bycia wysłuchanym w klasie, tak udział w projekcie uczniowskim i udział w ogóle w jakiejś inicjatywie, która może być przeprowadzona właśnie w takim najbliższym otoczeniu, gdzie mamy poczucie, że naprawdę zrobiliśmy coś dla nas, dla naszych najbliższych, dla naszych znajomych, przyjaciół i całej społeczności, może być jednym z takich najbardziej wartościowych doświadczeń, z jakim wyjdziemy ze szkoły. Więc staramy się stwarzać właśnie taką przestrzeń do tego, żeby także Państwa zachęcać do rozmowy z uczniami i uczennicami, na ile właśnie tego typu aktywności są gotowi, chcieliby podjąć, też w jakim temacie, tak żeby mogli no właśnie zająć się tym, co dla nich jest najważniejsze i żeby też w ten sposób stwarzać taką możliwość do rozwijania swoich zainteresowań, swoich pasji i żeby także temu właśnie szkoła służyła i w tym wspierała, bo oczywiście taka praca projektowa pomaga wspierać budowanie kompetencji i takich społecznych i obywatelskich i właśnie budować poczucie odpowiedzialności, ale to jest przede wszystkim też ogromna, ogromna satysfakcja i poczucie tego, że coś się udało zrobić. A nawet jeżeli się nie udało, bo też nie o to chodzi, żeby osiągać tutaj wszystkie założone cele, ale sama próba i sam ten proces, który jest przeprowadzony, pozwala właśnie budować to poczucie wpływu i większego zaangażowania. I o tym, że praca metodą projektu jest dla nas ważne i że w ogóle wierzymy w taki edukacyjny wymiar projektu. Na pewno nikogo nie musimy przekonywać. Znaczenie ma zarówno kwestia tego, że podejmujemy jakieś działanie, ale właśnie i sam proces i to, w jaki sposób później on jest omówiony, w jaki sposób poddajemy refleksji to, co się wydarzyło w czasie całego tego procesu. Na tym slajdzie pokazujemy 7 kroków, jak można zrealizować projekt. To jest oczywiście jedna z propozycji, ale coś, co trochę pomaga usystematyzować takie myślenie o tym, co powinno się wydarzyć, żeby projekt faktycznie był taką aktywnością, którą można nazwać i dobrą jakościowo, i taką wartościową pod względem
uczącym, tak żeby młodzi mogli z tego jak najwięcej wyciągnąć dla siebie, ale też żeby faktycznie udało się też zrealizować te założenia, które zostały poczynione. Nie będziemy tak bardzo szczegółowo omawiać każdego z tych kroków. Zachęcam, zapraszam Państwa do wzięcia udziału w trzecim webinarze, gdzie trochę bardziej szczegółowo będziemy się nad tym zastanawiać i też podpytywać właśnie takie praktyczne wskazówki. To, do czego natomiast zachęcam, to do tego, żeby zajrzeć do materiałów, które także po tym spotkaniu Państwu podeślemy. To są zarówno konkretne publikacje, tak jak tutaj Państwo widzą, Młodzieżowe Inicjatywy Lokalne, poradnik, który został wypracowany w ramach programu Młodzi w Akcji Plus, ale także zachęcam do takiego prześledzenia różnych zakładek w miniserwisach na naszych stronach internetowych, między innymi na stronie angażujceo.org.pl, gdzie jest specjalna zakładka poświęcona właśnie projektowi społecznemu. Znajdują się tam zarówno właśnie opisane te kroki, różne materiały, które można do każdego z tych kroków wykorzystywać, bo każda taka część właściwie może stanowić albo jakiś element ćwiczenia, albo całe spotkanie, w ramach którego możemy ćwiczyć. Także te metody właśnie na przykład podejmowania decyzji, więc zachęcam do tego, żeby zapoznać się z takimi przykładowymi aktywnościami, które są właśnie na tej stronie dostępne, ale to także kryteria jakości projektu, które warto poddać też pod taką wspólny namysł, wspólną dyskusję z zespołem projektowym i zastanowić się, co tak naprawdę dla naszego zespołu będzie takim kryterium. Więc też warto korzystać z tych różnych wskazówek i podpowiedzi, ale też nie traktować ich jako wyrytych w kamieniu, tylko właśnie poddawać też takiej wspólnej dyskusji. Publikacja Wychowanie to podstawa. Będziemy do niej się zapewne odwoływać, zakładam, że nawet pewnie w każdym ze spotkań, bo zbiera bardzo wiele naszych różnych doświadczeń i także jest takim bardzo praktycznym narzędziem. Natomiast w tej części zachęcamy szczególnie do tego, żeby zajrzeć właśnie do tej części, która jest poświęcona działaniom lokalnym, i także ten materiał otrzymają Państwo mailem. I zachęcam także jeszcze do zajrzenia na miniserwis o edukacji antydyskryminacyjnej, trochę uprzedzając fakty i też wiedząc, jakim też doświadczeniem będzie się chciała z nami podzielić Agnieszka. To jest miniserwis, który jest poświęcony właśnie edukacji antydyskryminacyjnej, temu, w jaki sposób w ogóle rozpoznawać przejawy dyskryminacji, w jaki sposób reagować, jak też starać się zapobiegać w ogóle takim zjawiskom. Także też szereg różnych bardzo praktycznych ćwiczeń, jeżeli to doświadczenie, o którym też Agnieszka będzie wspominała, będzie dla Państwa interesujące, też będą chcieli Państwo pogłębić ten aspekt. A teraz przechodzimy znowu do praktycznych podpowiedzi i do takiego podzielenia się przez Was, Agato i Agnieszko, Waszymi doświadczeniami właśnie w zakresie takiego angażowania się na tej płaszczyźnie lokalnej. Agato, Ty już trochę zaczęłaś wspominać i uchylać rąbka tajemnicy, więc zachęcam Cię, żebyś powiedziała trochę więcej o tych działaniach też, które Ty podejmowałaś. To znaczy, wydaje mi się, że przestrzeń lokalna to jest już taka przestrzeń, która jest niejako często kontynuacją albo drugim krokiem od tego, co zaczęło się dziać w szkole. To znaczy, jeśli w szkole nauczyliśmy się gdzieś tam, chociaż minimalnie, angażować społecznie, no to tak samo już to często, przynajmniej w moim przypadku tak było, przenosimy to na warunki lokalne. I patrząc na po moich przyjaciołach, najczęściej, a właściwie to zawsze, angażowaliśmy się w to, co nas akurat interesuje. Tym sposobem miałam koleżankę w Radzie Młodzieżowej Miasta, miałam koleżankę, która była niezwykle zaangażowana w życie kulturalne mojego miasta, czyli Sopotu. Ja z kolei byłam zaangażowana w to, co już pokochałam wcześniej dzięki szkole, czyli spotkania międzypokoleniowe. Dlaczego? Wydaje mi się,
a raczej znowu jestem pewna, że dlatego, że na tych spotkaniach międzypokoleniowych ci seniorzy to są już osoby, które są tak autentyczne i na wskroś szczere, że automatycznie otaczały nas niesamowitą akceptacją, czuliśmy się w nich pewnie, a grupa, do której tam czasami przychodziłam na zajęcia razem z moimi znajomymi, nazywała się Myślące Berety, więc wydaje mi się, że to mówi samo za siebie. Na zdjęciach, które tutaj Państwo możecie zobaczyć, po lewej stronie w niebieskim ubraniu jest akurat Przemek Stań, bo to było u nas w szkole. Po środku seniorka Dana, a na drugim zdjęciu jestem z babcią PlayStation, czyli prawdopodobnie najstarszą, ale na pewno najlepszą graczką PlayStation w swoim wieku w Polsce. I znowu, dlaczego? Co, jakie są cechy, które można by nazwać uniwersalnymi? Są to przede wszystkim osoby interesujące, które mają ogrom wiedzy, którą się dzielą. Dlatego jeśli chcecie Państwo zachęcić swoich uczniów, uczennice do angażowania się w życie społeczne na poziomie lokalnym, to zaczęłabym od tego, że nie zmuszać ich ani nie, na siłę nie przekonywać do wolontariatu, jakiegoś tam wolontariatu, a przedstawić im szereg rzeczy do wyboru, pokazywać nowe wydarzenia kulturalne, bo właśnie można zacząć od tego, że jest się uczestnikiem jakiegoś wydarzenia kulturalnego, a dopiero na przykład za rok czy za dwa lata współorganizować dane wydarzenie. Więc wydaje mi się, że tutaj taka zasada małych kroków i takie powolne przekonywanie, pokazywanie, jak fantastyczne są dane wydarzenia, co się z tego wynosi. No, to jest chyba to, co najbardziej angażuje i przekonuje młodzież. Dzięki. Dzięki Agato. I pytanie do Agnieszki, co jakby z Twojego punktu widzenia jest, jakie są cechy takiego dobrego działania społecznego, o które powinniśmy zadbać jako organizatorzy, jako nauczyciele, no i też prośba o podzielenie się przykładem z Twojego doświadczenia. Ja zanim przejdę do tego, bo widziałam też komentarze i na Facebooku i tutaj u nas a propos tych debat oksfordzkich, jeszcze chciałabym koniecznie dopowiedzieć jedną rzecz, ale krótko, bo napisaliście, że debata jest nie dla każdego. Ja bym chciała, żebyśmy pamiętali, że nie każdy w debacie musi wystąpić. To nie znaczy, że debata nie jest dla każdego. Nie każdy musi być mówcą czy mówczynią. Jak pracujecie, zwłaszcza na lekcjach, to przecież tworzycie zespoły i jak wyłapiemy te mocne strony, zasoby, a każdy je ma, tak? One są różne, ale każdy je ma, to się okaże, że można stworzyć bardzo fajną drużynę debaty oksfordzkiej. W moich drużynach występują na przykład 4 osoby, ale drużyna liczy 20 i oni się dzielą na przykład, kto wyszukuje jakieś argumenty, tak, kto robi research i tak dalej. Także to też jest wielka wartość, więc pamiętajcie, że przecież nie tylko to, co widzimy na finale, jest pracą nad debatą. Myślę, że o tym warto mówić też tak samo przy aktywizmie, nie każdy aktywista czy aktywistka to jest ta osoba tylko, która stanie z megafonem i będzie krzyczeć, bo jest bardzo odważna, tak? Tylko to są też bardziej złożone procesy, ale też mówiliście, że czasami naprawdę się już nikt nie odzywa na tych lekcjach, to ja tylko tak rzucę hasło Jamboard albo inne narzędzia edukacji zdalnej, które pewnie już poznaliście. Czasami jak nie trzeba mówić tego głośno, a można wkleić karteczkę i nikt nie wie, kto to zrobił, na przykład na tablicy wirtualnej typu Jamboard, to też jest łatwiej ich zaktywizować. A przechodząc do tego zaangażowania lokalnego, ja obserwuję, że faktycznie, że to są takie kolejne kroki wtajemniczenia i bardzo często osoby, które się angażują na poziomie klasy czy szkoły, to chcą coraz więcej i coraz bardziej poszukują, także to jest świetne i takim moim chyba flagowym, powiedziałabym, doświadczeniem, jeśli chodzi o tą aktywność lokalną, będą też projekty Centrum Edukacji Obywatelskiej, bo ja jestem córką, ja mówiłam też na innym webinarze, co, że ja jestem córką CEO i powtarzam, jak tylko mogę, że mnie Młodzi w Akcji, szkolenia, które też CEO przygotowywało, kiedy byłam jeszcze młodą nauczycielką lata temu, nauczyły innego myślenia o szkole i też pomogły mi przez tą niełatwą drogę z dzieciakami przejść. Natomiast takie, które wyszły z mojej inicjatywy działania, to jest między innymi
To są zajęcia antydyskryminacyjne, które zapowiedzieliście. Ja bardzo serdecznie zachęcam, żebyście korzystali z materiałów CEO i nie jest to ustawione, po prostu ja naprawdę kocham tak, te materiały. Tutaj mam materiały, takie karty, które wykorzystywałam na zajęciach antydyskryminacyjnych, na przykład omówienie nienawiści czy o uprzedzeniach, to są, żeby w ogóle rozgrzać dyskusję. Bo czasami jak moi uczniowie, uczennice usłyszeli, że ja zachęcam do tego, żeby ktoś się włączył w zajęcia antydyskryminacyjne, to oni nie rozumieli, o co mi chodzi, bo faktycznie to jest takie enigmatyczne stwierdzenie, tak? Ja napisałam sobie program pierwszy, bo już napisałam ich cztery i nie miałam chętnych za bardzo do tego, żeby się zaangażować, ale kiedy się okazało, że jakiś tam miałam pomysł i rzuciłam, będziemy zamalowywali hejt w Poznaniu i tam przed chwilką na zdjęciu widzieliście moment, kiedy ja maluję, to była taka akcja Poznań bez nienawiści, to już moi uczniowie, uczennice stwierdzili, a dobra, to rozumiem, tak, to jest mi gdzieś tam bliższe i w to chcę się zaangażować. I to był taki przełom w moich zajęciach antydyskryminacyjnych, kiedy właśnie zaangażowaliśmy się w zamalowywanie hejtu na przystankach tramwajowych, to była większa, szersza akcja, do której dołączyliśmy. Tam były hasła homofobiczne, ksenofobiczne, rasistowskie, wulgarne. Cała trasa pestki poznańskiej była usłana takimi słowami i miasto Poznań no właśnie zaprosiło chętnych do udziału. No i my się zaangażowaliśmy. To poszły ze mną na te akcje takie osoby, których bym w życiu nie podejrzewała, że chciałyby w ogóle ze mną, jako nauczycielką ich od historii, na przykład, a nie byli tam za bardzo dobrze z historii, tak, że chcieliby pójść, a oni poszli i już ze mną zostali po takiej akcji. To było fajne, bo to był trochę happening, tak? Trochę można było się artystycznie wyżyć, potem też tam powstawał wielki mural we współpracy z Uniwersytetem Artystycznym, ale moje dziewczyny na przykład bardzo w ogóle nieśmiałe i niechętne do tej pory do brania udziału w takich akcjach społecznych, wzięły sztalugi i malowały piękne rzeczy z taką intencją, że każdy człowiek jest ważny, każdy człowiek jest dobry, każdy zasługuje na szacunek i ich interpretacje różne. I sobie gdzieś tam z boku malowały. Ktoś tam wziął muzykę, tak? Puszczali muzykę, tańczyli. Było tak wspaniale, to było tak pozytywne doświadczenie, że na zajęciach, których nie rozumieli idei, tak? O co chodzi w tych zajęciach antydyskryminacyjnych, zostali. I kolejnym świetnym krokiem było to, że na przykład my bardzo akurat się angażowaliśmy w wolontariat i współtworzymy Festiwal Sztuki Naszych Dzieci w Poznaniu i też małe kroki. Najpierw, kiedy szukałam wolontariuszy, to miałam 10 osób, a w tej chwili, ile tam, 5 lat już albo 6 współtworzymy ten festiwal i mam 70, tak, wolontariuszy, wolontariuszek i najchętniej to bym miała jeszcze więcej, tylko że już po prostu fizycznie nie mogę ich wpuścić do zamku. Także słuchać tego, co ich ciekawi, co jest dla nich ważne, czasami to są takie rzeczy, że czasami to jest też przypadek, dać sobie takie poczucie, że możemy czasami po prostu eksperymentować, zachęcać, a jak nie, to się nie poddawać i wymyślać następne, bo coś chwyci. Ja jestem przekonana, że zawsze jest tak, że coś chwyci. I drugi projekt, po lewej stronie widzicie, to jest pisanie wniosków do budżetu obywatelskiego. Moja młodzież też angażuje się w Młodzieżowe Rady Miasta, zresztą ta poznańska świetnie działa i naprawdę taka jest, już jest coraz bardziej, powiedziałabym, wzorcowa. Ale piszemy też od lat wnioski do poznańskiego budżetu i to się moim uczniom, uczennicom bardzo podoba. Też uczymy tej pracy projektowej, też tam każdy ma inną rolę. Ja w ogóle zachęcam naprawdę do tego, żeby coraz bardziej pracować na zasobach, a nie na deficytach w szkole, bo są badania, Kosmos dla Dziewczynek, Fundacja często je udostępnia, że pracując na zasobach jesteśmy 7 razy bardziej skuteczni, więc po co cały czas nadganiać i kogoś cisnąć, że nie wiem, nie zna tych dat z historii, tak jak u mnie na lekcji, jak ja wiem, że on nie zna tych dat z historii i w ogóle ja wiem, że on ich nie pozna, ale że jak ja będę chciała z nim zrobić projekt społeczny, to on tam da kawał serducha swoich talentów na przykład artystycznych, czy swoich umiejętności montowania filmiku, że tam rozwinie kompetencje, na przykład te kluczowe, czy te kompetencje przyszłości. I dla mnie to jest takie szalenie ważne. Także małe kroki, podpowiadać, podsuwać pomysły i słuchać, bo może sami nie wymyślą na początek, co by chcieli zrobić, ale z czasem, jak są przyzwyczajeni do tego, że ich zdanie jest brane pod uwagę i że faktycznie mają wpływ, a nie jest to jakaś ściema, to ja już czwarte zajęcie antydyskryminacyjne, ja już nie pisałam programu. Ja po prostu zebrałam ich pomysły i po prostu je wpisałam sobie w program. Nie musiałam nic wymyślać, ale to trwa.
4 lata dla mnie, to już pracuję ile, 12 lat w szkole, no to nie, z jednej strony kawał czasu, ale z drugiej nie aż tak długo. I kiedy ja widzę, że to, ta ewolucja nastąpiła, no to chyba nic bardziej nie zachęca do tego, żeby w ten sposób działać. A inicjatyw lokalnych jest mnóstwo, a też te projekty Młodzi w Akcji dają dużą dowolność uczniom, uczennicom w wyborze tego, czym chcieliby się zająć, ale znów klucz uczniom, uczennicom, nie nam. To jest ta sama idea w Odyssei Umysłu, ja jestem też trenerką, że to nie nauczyciel ma narzucić, co robimy, czy jak ma wyglądać twoje przedstawienie, albo doświadczenie moje, że nie wiem, ktoś zapomniał na wielki finał jakiejś kurtki, czy pani mi pojedzie. Nie, nie pojadę, zapomniałeś, teraz jakby deal with that, tak? Musisz coś z tym zrobić, znajdź rozwiązanie. I znajdują te rozwiązania i są dumni z tego, że im się to udało. Także po prostu ja jestem zwolenniczką oddawania jak największej przestrzeni młodemu człowiekowi i tylko czasami ramię wspierające i szukanie tych mocnych stron i to działa. A oni potem idą jeszcze dalej, o czym powiemy w trzecim i ostatnim bloku. Dokładnie, bardzo, bardzo dziękuję i tak, projekty społeczne zachęcamy mocno. Więcej właśnie na 3 marca na trzecim naszym spotkaniu o projektach społecznych, a tak jak właśnie Agnieszka zapowiedziałaś, przejdziemy do no, takiego, można powiedzieć, poziomu, który początkowo może się wydawać największym wyzwaniem, bo rzeczywiście, no co my tak naprawdę możemy zrobić, jeśli chodzi o to, co się dzieje na świecie, no ale jak najbardziej możemy coś zrobić. No właśnie, to zaangażowanie i odpowiedzialność na poziomie wspólnoty globalnej może tak trochę budzić pewne onieśmielenie, że zależy nam na tym, żeby także szerzej patrzeć na różne wyzwania, z jakimi się mierzymy. Ale też badania pokazują, że dla młodych ludzi to są tematy, które naprawdę są bardzo ważne, a jednocześnie te dane są też dosyć pesymistyczne i też chcieliśmy się tym podzielić, żeby pokazać, dlaczego w ogóle warto też podejmować te tematy w szkołach, dlaczego warto się nad nimi pochylać. Ta część będzie najkrótsza akurat podczas naszego dzisiejszego spotkania, ale nie dajmy się zmylić pozorom, bo akurat temu zagadnieniu będą poświęcone właśnie 2 spotkania, 2 ostatnie webinary, także będzie czas i przestrzeń na to, żeby trochę więcej sobie o tym porozmawiać i pokazać też takie praktyczne metody, jakie stosujemy w ramach edukacji globalnej, tak żeby tymi tematami nie przestraszyć, ale właśnie wzmacniać uczniów i uczennice. A odwołujmy się do takiego badania przeprowadzonego przez Kantar w 10 krajach, zarówno z tak zwanej globalnej północy, globalnego południa, więc też takich zróżnicowanych, gdzie młodzież wprost mówi o tym, że boi się o to, co się dzieje ze światem. 75% uważa, że ma przed sobą przerażającą przyszłość, a 83% ma poczucie, że ludzie zawiedli w kwestii planety. I też te nasze działania, które podejmujemy w ramach Centrum Edukacji Obywatelskiej, czy w ramach projektu Globalna Szkoła, czy w ramach różnych działań ekologicznych, pokazują, że te tematy naprawdę cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Na nasze zlecenie Danae przygotowało też taki raport, w którym pytaliśmy o to, jakie tematy są dla młodych ludzi ważne i w ogóle w jakim stopniu też są świadomi tych różnych wyzwań. Zachęcam do zapoznania się z tym materiałem, też oczywiście go podeślemy. I w 2020 roku dla młodzieży na pierwszym miejscu była właśnie kwestia związana ze zmianą klimatu. Na drugim miejscu to był głód i niedożywienie. Na trzecim epidemię, to był ten moment, kiedy właśnie rozkręcała się epidemia COVID-19, więc też bardzo wysoko znalazło się to uplasowane. I kwestia zanieczyszczeń środowiska. Ale też to, co budzi niepokój jednocześnie, to to, że szkoła znajduje się na ostatnim miejscu jako źródło informacji o tych tematach i w ogóle przestrzeń do rozmowy. I dlatego chcieliśmy to podkreślić, żeby wskazać, że właśnie być może to będzie też taki moment, żeby te osoby, które wykazują się trochę mniejszym zaangażowaniem,
przyciągnąć właśnie do naszego przedmiotu czy do jakichś zajęć, które oferujemy, bo także taki zestaw różnych materiałów do tego, jak poruszać takie tematy, będziemy Państwu podsyłać i też będziemy zapraszać osoby, które nam trochę więcej opowiadały o tym, jak pracują właśnie z tymi tematami. I to, na czym nam szczególnie zależy właśnie w ramach przybliżania tych tematów globalnych, to na tym, żeby pozbywać się takiego poczucia bezsilności, że co ja mogę zrobić w takich globalnych sprawach, w których przecież tak mało może ode mnie tylko zależeć. I pokazujemy właśnie, w jaki sposób takie działania jednostkowe mogą przekładać się na jakieś większe inicjatywy, jak z jakiegoś jednostkowego pomysłu mogą powstawać takie falowe działania, które rzeczywiście zmieniają czasem bieg historii, ale też jak taka nasza jednostkowa świadomość ma znaczenie dla tego, żeby wpływać na różne decyzje systemowe i że ten głos naprawdę się liczy, więc zależy nam na tym, żeby właśnie te postawy pesymistyczne, które też wychodzą tutaj tak mocno z tych badań, żeby znajdować na nie bardzo konkretne rozwiązania. I to, do czego chciałabym Państwa zaprosić, to to, żeby przed kolejnymi naszymi spotkaniami, właśnie przed tym szczególnie czwartym i piątym webinarem, przeprowadzić takie dwie krótkie aktywności z młodzieżą z publikacji Sprawiedliwe czy Niesprawiedliwe. Jedna dotyczy kwestii migracyjnych, druga dotyczy kwestii klimatycznych, więc także właśnie tych dwóch tematów, którym poświęcimy uwagę podczas naszych kolejnych spotkań. To są takie ćwiczenia, które pozwalają sprawdzać, jakie postawy wobec tych zagadnień mają nasi uczniowie i uczennice. I to są ćwiczenia, które można powtarzać za jakiś czas, po to, żeby też sprawdzać zmiany w tych postawach, a w międzyczasie też zaplanować sobie tak proces nauczania, żeby móc zaadresować różne kwestie, które właśnie też w ramach takiej krótkiej diagnozy możemy sprawdzić, zweryfikować. Te materiały będą podlinkowane w materiałach, które Państwu podeślemy. Będziemy też do nich wracać właśnie podczas tych spotkań, więc bardzo jestem ciekawa, jakie będą Państwa wrażenia, doświadczenia. W samych tych materiałach są także zaproponowane różne aktywności, które można podjąć po przeprowadzeniu tych ćwiczeń i po zrobieniu takiej wstępnej diagnozy właśnie ze swoimi uczniami i uczennicami. To są dwa ćwiczenia zaczerpnięte z publikacji tej ostatniej, którą tutaj Państwo widzą na slajdzie, czyli właśnie Sprawiedliwe, Niesprawiedliwe. Wybraliśmy te dwa tematy, ale znajduje się w nich szereg innych, być może właśnie kwestia równości płci będzie tym tematem, od którego chcieliby Państwo zacząć też taką rozmowę z uczniami i uczennicami, więc także taki materiał tam się znajduje. Przy okazji też zachęcam do tego, żeby zapoznać się z mini serwisem Edukacja Globalna, też poszperać po różnych materiałach, które tam Państwo znajdą, między innymi w wyszukiwarce materiałów różne i scenariusze, i publikacje, i filmiki można na tej stronie pobrać. I polecam dwie publikacje, o których także znacznie więcej będziemy rozmawiać na tych kolejnych spotkaniach. Pierwsza z nich to są ćwiczenia z myślenia, jak krytycznie myśleć nie tylko w szkole. To jest najnowsza publikacja, która dopiero się ukazała i dopiero będziemy też ją upowszechniać i promować, więc cieszę się, że mamy okazję też o niej powiedzieć kilka słów tutaj i będziemy o niej więcej mówić na kolejnym spotkaniu. A także storytelling o migracjach, przewodnik dla wychowawców. To jest materiał, z którym też zaczynamy teraz trochę bardziej intensywną pracę, więc też będzie nam bardzo miło trochę więcej Państwu o tym opowiedzieć przy kolejnym spotkaniu. I zachęcamy teraz, Agnieszko, jeszcze Ciebie, żebyś powiedziała nam kilka słów o tych doświadczeniach, które poruszają właśnie też takie kwestie globalne. Jak w ogóle też tymi tematami się zajmujesz? Mamy już bardzo mało czasu, niestety, ubolewam nad tym, ale bardzo bym chciała usłyszeć jeszcze Twój komentarz także do tej części i być może też słowo wzmacniające odnośnie tego, że takimi tematami też można w szkole się zajmować.
takimi tematami trzeba się w szkole zajmować, to myślę, że to jest oczywiste i też mamy chyba taką świadomość, że dziś uczenie bez kontekstu europejskiego czy kontekstu globalnego nie ma sensu, no bo jesteśmy wspólnotą i żyjemy w świecie globalnym, czy tego chcemy, czy nie. Więc myślę, że akurat szkoła powinna być jak najbardziej do życia tu i teraz, więc musi odpowiadać na też bieżące potrzeby i bieżące wyzwania. Ja na dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o takim doświadczeniu, to jest co prawda jakby skala europejska, jeśli chodzi o przełożenie 1:1 metody, ale tematy jak najbardziej globalne, czyli Europejski Parlament Młodzieży. To jest taki kolejny level, poziom wtajemniczenia, w który wchodzę z moimi uczniami i uczennicami. I od bardzo wielu lat też z inicjatywy mojej młodzieży. To nie było tak, że ja wymyśliłam, tylko oni przyszli do mnie i zapytali, czy bym z nimi pojechała na coś takiego. To też było lata temu, nie wiedziałam w ogóle, o co chodzi. Się dowiedziałam, że mam z Poznania jechać w środku nocy do Krakowa, żeby być tam o 5:00, bo oni chcą debatować o ważnych tematach, tak jak Parlament Europejski. No i ja, jako że odpowiadam zazwyczaj, jest, ok, jedziemy, no to tak samo odpowiedziałam, no i pojechaliśmy. I słuchajcie, Europejski Parlament Młodzieży jest organizacją pozarządową, która no, ma bardzo wielu partnerów w tej chwili i debatuje się tam dokładnie tak jak Parlament Europejski. Są poszczególne komisje, zajmują się konkretnymi tematami, takimi jak na przykład ochrona zdrowia, zmiany klimatyczne, migracje, tak, no, takie tematy, jakie wymyślą organizatorzy w danym momencie, ale to są takie właśnie bardzo dorosłe, bardzo bieżące, bardzo aktualne tematy. No i przygotowują te grupy rezolucje. Wszystko robią w języku angielskim, bo tam są ludzie z całego świata w sumie, jak się czasami okazało, więc całość po angielsku. No i potem odtwarzają głosowania na sali plenarnej. Część przechodzi, część nie przechodzi. Są bardzo silne emocje, ale to jest po prostu jakby mi ktoś powiedział, że moje dzieciaki pojadą na 3 dni, żeby po angielsku się uczyć o ochronie zdrowia na przykład, o problemie ochrony zdrowia, to mi się popukała w czoło, a oni po prostu uwielbiają. No bo właśnie rozumieją, co im to daje, że to jest praca na kompetencjach, że nawiązują kontakty, że lepiej rozumieją, jak funkcjonują instytucje i tak dalej, i tak dalej. Także bardzo Was zachęcam do zapoznania się z ofertą właśnie Europejskiego Parlamentu Młodzieży, a jeśli nie jeżdżenie z nimi, oni też mogą później jeździć poza granicę Polski, bo te sesje się odbywają w Polsce, ale też moja młodzież jeździ akurat poza granicę, to już nie do końca we współpracy ze szkołą, raczej to już we współpracy z rodzicami, no albo samodzielnie, jak są pełnoletni, ale wiem, że to jest bardzo rozwijające. I chciałam tak podsumować i Was zachęcić do tego, że właśnie od tych małych kroków, o tym Marta Florkiewicz-Borkowska, jeśli ją śledzicie, czy znacie, to pewnie wiecie, mówiła kiedyś, napisała pięknie kiedyś w tej książce Justyny Sucheckiej, że ona zaczynała pracę od jasełek szkolnych, a skończyła z dzieciakami na ogólnopolskiej kampanii Słowa Krzywdzą, nagradzanej wielokrotnie, do której przystąpiło 100-kilkadziesiąt szkół już od czasu, kiedy ta kampania powstała. I te rzeczy się dzieją. To znaczy małymi krokami, wspierając się, słuchając nawzajem, każdego roku coraz więcej, naprawdę można robić niesamowite rzeczy. A ten temat problemów globalnych, ja na przykład poruszam na WOS-ie, czyli znów z globala schodzimy na własne podwórko. Moje dzieciaki robią kampanie społeczne, projektują i oni wybierają sami tematy. I robią kampanie społeczne informacyjne, na przykład o prawach kobiet, na przykład o kryzysie migracyjnym, na przykład o zmianach klimatu, na przykład o ekologii, na przykład o ageizmie, tak, czyli o dyskryminacji osób starszych, bardzo różne tematy, z ich serducha wypływające i zawsze to są najlepsze projekty, które pewnie gdybym narzuciła tematy, to w życiu by tak świetnie nie zrobili, a tutaj szukają wiedzy, bo muszą, to jest wiedzowy projekt, no bo czują, że coś ich jakby z tym problemem łączy. No nie będę się rozgadywać, chciałabym oczywiście, ale jesteśmy po czasie, także no mam nadzieję, że coś weźmiecie dla siebie z tych moich pomysłów, ale przede wszystkim próbować i też się nie zrażać i szukać wsparcia w innych nauczycielach i nauczycielkach, słuchać młodych, jest mnóstwo w internecie w tej chwili takich czy grup, czy inicjatyw i tam na pewno znajdziecie inspirację i wsparcie, jak będzie trochę gorzej, taki wirtualny pokój nauczycielski. Dzięki Agnieszko. No i tak, no właśnie, musimy powoli zmierzać do brzegu. Mam nadzieję, że zarysowaliśmy te 3 płaszczyzny, czyli tą szkolną, klasową, lokalną i globalną, w ramach których można edukację obywatelską w praktyce wdrażać.
I mam nadzieję, że też zachęciliśmy Was wszystkich do tego, żeby wziąć udział w kolejnych webinariach, gdzie będzie trochę więcej czasu, żeby właśnie pokazać i konkretne przykłady działań i narzędzia, czyli pomysły na ćwiczenia, aktywności na lekcji. No i też zawsze oczywiście będzie ten aspekt rozmowy z praktykami, praktyczkami, osobami, które te pomysły wdrażają. Tu na czacie został wysłany link do zaświadczeń dla osób, które są z nami na Zoomie. To jeszcze prośba, może jeszcze, jeśli Ola mogłabyś jeszcze raz wysłać, bo tam ktoś pytał, czy może dostać. Tak, kolejne spotkanie 10 lutego, już za 3 tygodnie. W czwartek również o 18:00 i właśnie wspólnota szkolna będzie tym tematem. No tutaj oczywiście informacja o nas, o organizatorach. Zapraszamy, jeśli ktoś z Państwa nie zna CEO, to zapraszamy na stronę ceo.org.pl, tu nie będę się roztkliwiał nad naszymi działaniami. I na pewno mogę tylko powiedzieć tyle, że na każdym z tych poziomów mamy coś dla Państwa, tak? Czyli niezależnie od tego, czy bardziej Was ciekawił ten poziom klasowy, czy ten poziom globalny, to na każdym z tych poziomów coś jest, a nawet dużo materiałów. Nasze wsparcie to w tym semestrze już co prawda do większości programów no nie rekrutujemy, zazwyczaj rekrutujemy na początku roku szkolnego, natomiast w tym momencie mamy taki program Włącz Szkołę, który jest programem edukacji o właśnie o organizacjach pozarządowych, o działaniach organizacji pozarządowych stricte. No myślę, że w dzisiejszym kontekście jest to taki ważny temat. Mamy tam fajną grę karcianą, którą dajemy uczestnikom i dajemy scenariusze zajęć, więc można po prostu samodzielnie korzystać z tego, z tych materiałów. Tu jest link do zgłoszenia i oczywiście spotkania online Odporna Szkoła, to są takie skierowane zarówno do nauczycieli, jak i dyrektorów, webinaria dotyczące bardzo takich aktualnych tematów, które organizujemy 2, 3, nawet chyba 4 w miesiącu. No i oczywiście wydarzenia otwarte w ramach każdego z naszych obszarów tematycznych. Tu Facebooki, to nie tylko Facebook Centrum Edukacji Obywatelskiej, który warto śledzić, ale widzicie, jest ich jeszcze 5, bo po prostu na jednym się nie mieścimy. No więc tak, dziękujemy bardzo za uwagę, bardzo dziękujemy naszym dzisiejszym gościniom. Dziękuję Agnieszce Jankowiak-Majk i Agacie Guzie. Dzięki, dziękujemy bardzo. Dziękujemy też serdecznie za Państwa obecność, za Państwa zaangażowanie i duże zainteresowanie. Mamy nadzieję, że zobaczymy się ponownie na kolejnych spotkaniach. Dziękujemy także wszystkim osobom, które wspierały nas i w stworzeniu tej serii, i w czasie naszego dzisiejszego spotkania, więc szczególne podziękowania dla Pani Moniki Rokickiej z Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki, dla Oli Nagot, dla Kasi Małek, dla Oli Kluj. Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia.